Witam Was wszystkich serdecznie ponownie. Wciąż z Kolumbii, z miejscowości Palomino. Tutaj przejdę kawałek się po plaży. Pokażę Wam, jak piękny jest tutaj spacer brzegiem tego Karaibskiego Morza. I opowiem Wam historię, jaka się nam przytrafiła w Tagandze kilka dni temu, nie wiem, jakiś tam może tydzień, półtora tygodnia temu. Ogółem to byliśmy w takiej miejscowości jak Minka, gdzie przypadkiem spotkaliśmy pewną parę na ulicy, z którą spędziliśmy wieczór. Oczywiście my nie piliśmy, oni sobie tam popijali piwko. Później dzień i rozstaliśmy się z nimi. Pojechaliśmy do Santa Marty, a oni zostali jeszcze w Mince i tam później z Minki pojechali chyba do Tagangi, gdzie w Tagandze poznali jakiegoś tam ziomala, Kolumbijczyka, który także był dealerem. Tam trochę z nim pobalowali, popili, poćpali. Jak z nimi rozmawiałem, to mówili, że tam się działy jakieś cyrki, że krzesła latały, noże wyciągał ten koleś, że coś się tam działo. Więc ja stwierdziłem sam sobie, że raczej nie chciałbym mieć nic wspólnego z takim kolesiem, bo w takich sytuacjach różne rzeczy się dzieją i tyle. No i później spotkaliśmy się jeszcze z tą parą Palomino, tutaj byli, pojechali sobie gdzieś tam na pustynię, później wracali, znowu się z nimi tutaj spotkaliśmy. I kolejnym naszym etapem z Palomino ruszyliśmy właśnie do tej Tagangi, gdzie spotkaliśmy ponownie tą parę. No i jak się okazało, ta para, gdy się z nimi spotkaliśmy, była właśnie z tym Kolumbijczykiem, z którego poznali kilka dni wcześniej, z którym pobalowali, z którym tam od niego kupowali sobie jakieś tam chyba coś tam, nie? Jakieś kokainę czy coś. No i gdy się spotkaliśmy, to właśnie z nim byli. No i siedliśmy z nimi, posiedzieliśmy trochę w porcie, nad brzegiem tej zatoki, co tam jest w Tagandze. Piękne miejsce, otoczone górami. Woda spokojna, bez fal. No i jak się okazało, ten koleś miał także łódź i proponował nam, że zabierze nas na snorkling gdzieś na jakąś wyspę, plus wyżywienie dzienne, i mówił, że da nam dobrą cenę. Że oni tam z nim sobie pili, ćpali, to mówił do nas, że jesteśmy jak bracia, rzucał takie hasła. Co oczywiście wykorzystałem przez chwilę i powiedziałem mu, skoro uważasz nas, że jesteśmy jak bracia, to potraktuj nas jak swoich, daj nam dobrą cenę na ten snorkling, na to płynięcie na tą wyspę, to się dogadamy i popłyniemy dla nas czworga. I w końcu udało nam się wytargować dobrą cenę za tą niby wycieczkę, ale ja stwierdziłem, że gdy ta druga para się zgodzi, będą chcieli popłynąć, to wtedy i my popłyniemy. Dał nam cenę 200 chyba 50 tysięcy peso, to jest jakieś 250, może 280 zł za 4 osoby, to była bardzo dobra cena. No ale oni stwierdzili, ta para druga, że nie wiedzą, czy dadzą radę wstać, bo popili, poćpali, pobalowali i nie są w stanie teraz powiedzieć. Więc ja mu powiedziałem także, że słuchaj, zgadamy się, nie dam Ci teraz odpowiedzi, zgadamy się, jak oni wyrażą zgodę, będą w stanie, to wtedy będziemy rozmawiać. I zaczął on coś gadać, ten koleś, pijany, naćpany, żebym dał mu zaliczkę, 100 tysięcy peso. Ja powiedziałem, że nie ma szans na żadną zaliczkę, czy nie dam, nie? Wiecie, ogólnie to nie było mi na rękę siedzenie tam, bo chwilę wcześniej ten gość zaczął wyciągać maczetę. Gdzieś tam siedział jakiś koleś taki, który niby był ochroniarzem w porcie, taki chłopaszek chudy, który pilnował tam tych łodzi, tam miał taką ladę, to za tej lady wyjął maczetę ten gość. Zaczął pokazywać nam tą maczetę, co już
nie było zachowaniem normalnym. Chwilę później także zaczął, wyjął i pokazywał nam, jaki nóż ma ze sobą. Taki nóż rozkładany miał, sprężynowy. Co także nie było czymś normalnym. W moim mniemaniu to ja sobie to odebrałem w sposób ten, że człowiek jest przestraszony i to bardzo. Chodzi z nożami jakimiś, albo nie wiadomo, co on robi z tymi nożami. Napada ludzi, czy nie wiem, bo nikt normalny nie chodzi z nożem, co ma dobrze poukładane w głowie. A kilka dni wcześniej w Santa Marcie spotkaliśmy się w hostelu z pewnym Polakiem także, który wyszedł wieczorem na jakąś jogę poszedł i gdy wracał do hostelu, napadło go 5 gości z nożem właśnie. Jeden rzucił się do jego plecaka, drugi do kieszeni, jeden czapkę mu nawet ukradli, a jeszcze jeden chciał ukraść mu buty, ściągnąć, ale wyrwał się ten chłopak, telefonów mu nie ukradli, ukradli mu tylko plecak i uciekł im. I tak może i on był także w tej grupie, ten typ. No i zacząłem tam jeszcze chwilę z nim rozmawiać. Chciał mi sprzedać także kokainę, której powiedziałem, że ja nic od niego nie chcę. Nie potrzebuję niczego. I ta para Polaków już poszła, bo mieliśmy iść wszyscy już do hostelu, do domu. Ja jeszcze tam chwilę z nim rozmawiałem i zaczął mi wciskać, jeszcze chwilę wcześniej podszedł do nas taki chłopak jakiś bezdomny, położył na stoliku taki motorek zrobiony z drucika i powiedział, czy chcemy ten motorek, żebyśmy mu dali 2000 peso, czyli jakieś tam 2,20 zł. Ale że wiedziałem, że nie mam drobnych żadnych pieniędzy, więc stwierdziłem, że nie chcemy tego. I ten chłopaszek odszedł z tym motorkiem. No ale mówię, dobra, dam mu te 2000. Poszedłem do sklepu, kupiłem sobie wodę, rozmieniłem pieniądze, tak żeby były te 2000 i wróciłem do tego stolika. I za chwilę ten chłopak z powrotem szedł. Zawołałem go i dałem mu te 2000 temu bezdomnemu. I gdy mieliśmy iść już do hotelu, ten koleś, który nam proponował właśnie tą przejażdżkę tą łodzią, czekajcie, bo tu muzyka gra, wyłączę. Musiałem wyłączyć, bo YouTube, jak słyszy czasem jakąś muzykę, to później nie można naliczać sobie dysków, bo ktoś tam się domaga swoich praw autorskich do muzyki. No i już mieliśmy się zawijać z powrotem do hotelu, gdy ten chłopak tam gadał takim łamanym angielskim, troszkę po hiszpańsku, ja przez tłumacza z nim rozmawiałem w telefonie. Powiedział coś, żebym mu dał 5000 i zrozumiałem, że chce dać temu chłopakowi, który tam siedzi właśnie jako ten ochroniarz w porcie i pilnuje tych wszystkich łódek. Ale wyjąłem z kieszeni, miałem 20000 peso, więc stwierdziłem, że nie dam mu tych 20000, bo nie mam 5. Co on zaczął mówić, że żebym mu dał te 20000 i że zaraz mi 15000 odda. Więc zgodziłem się, dałem mu te 20000 i dał to temu chłopakowi. Ale nie wiedziałem, na co on mu daje i po co. Myślałem, że tak mu chcę po prostu dać za to, że tam siedział z nami, bo wcześniej zaczął jeszcze wygadywać, że on jest tu ochroniarzem, że z nim nic nam się tutaj nie wydarzy, że jesteśmy bezpieczni. Rzucał takie hasła ogólnie, że przy nim to jesteśmy jak bezpieczni. Mówił, że on tu jest policją w ogóle. Mówi, że on pracuje w policji, że on tu jest policją. Jeszcze takie hasła rzucał. W sumie to nie wiem, czy może i był, pracuje w policji, nie mam pojęcia. No i dał te 20000 temu chłopakowi i ten chłopak poszedł gdzieś. Po chwili przyszedł i zauważyłem, że wcisnął mu w rękę 2 woreczki z białym proszkiem i dał mu reszty te 15000. I to on tak spojrzał na te 15000, spojrzał na mnie, te 15000, które powiedział, że mi zaraz odda. I schował te 15000 w kieszeń. Pomyślałem sobie, ochu ci boko, to są jakieś tam drobne. Próbujesz nas tutaj oszukać, wykiwać na jakieś marne grosze. Ale za chwilę zaczął mi wciskać w rękę ten jeden z woreczków. Ja mówię, że nic od ciebie nie chcę. Mówiłem ci, kurwa, że nic od ciebie nie chcę, nie chcę nic od ciebie kupić i tyle. I wyrzuciłem to. I poszliśmy sobie. Mówię,
15 tysięcy, 15 zł, żadna strata, nie będę się tam z kolesiem szarpał, który pierw wyciąga nóż, maczetę, pokazuje to, jaki to on jest kozak. Wróciliśmy do hostelu. Jeszcze wcześniej pytał się ogólnie, w jakim hostelu jesteśmy, powiedziałem mu niepotrzebnie. Na drugi dzień rano, gdy wyszliśmy, chcieliśmy iść do sklepu, kupić sobie jakieś coś tam rzeczy, czy iść na plażę. Zauważyłem od razu po wyjściu z hostelu, że ten koleś idzie właśnie w naszą stronę, tutaj obok hostelu. Prawdopodobnie czaił się gdzieś przy hostelu i czekał na nas, czy na pewno jesteśmy w tym, czy nie. No i ruszył z nami w stronę tam portu na plażę, zaczął znowu rozmawiać, zaczął do mnie gadać, żebym kupił od niego jakieś kurwa kokainę czy coś. Powiedziałem mu, że jak będę chciał, miał ochotę sobie gdzieś kupić, to se kupię, a od ciebie nic nie kupię. I tyle. I rozstaliśmy się. Później napisałem do tej pary, z którą żeśmy się spotkali, z którym mieliśmy iść na ten snorkeling, na to nurkowanie, na tą wycieczkę, że ja raczej nie pojadę nigdzie z tym człowiekiem, bo jest dla mnie to jakiś oszust, który oszukał nas na jakieś marne grosze, a koło nosa mu przeszły większe pieniądze. I że nie mam zamiaru mieć żadnej styczności z nim, bo jest dla mnie nikim i tyle. I nie będę robił żadnych biznesów z kimś, kto kurwa oszukuje na jakieś drobiazgi. No i po tej akcji wieczorem ta para napisała, że są na mieście, że jak chcą, to czy idziemy na to nurkowanie. Więc napisałem im, poczekaj jeszcze na chwilę, siądziemy tutaj, poczekamy, nagram tu. Napisałem im, że zaraz tam przyjdę na miasto i pogadamy. I tak jak się spodziewałem tego, tak się stało, że gdy doszliśmy tam na to morze, to był z nimi ten właśnie chłopak, który proponował nam to wszystko. Ale już się nie cofałem, więc stwierdziłem, dobra, pójdę tam z nimi, pogadam. Gdy doszliśmy do nich, on oczywiście był pijany, oni też pili. Nie wiem, czy był jakiś nawąchany także, bo nie widziałem, ale prawdopodobnie tak. Zaczął coś gadać, że rano na łódź, że rano jedziemy, przyjdziemy i płyniemy łodzią. Że on już ma wszystko, rano płyniemy, nie? Więc ja mu zacząłem, w sumie nie chciałem żadnej awantury, żeby się wyniknęła. Nie chciałem mu mówić o tym, co napisałem do tych Polaków, chociaż nie wiem, czy oni mu tego nie powiedzieli, bo to przecież ziomale się zrobili wielcy z nim, bo brali od niego jakiś tam towar, razem balowali, pili, ćpali. Prawdopodobnie mogli mu napisać i zaczął wyskakiwać, więc napisałem mu, że ja nie wiem, czy ja rano wstanę. Mówię, tak jak mówię, nie chciałem, żeby wynikła z tego jakaś awantura, więc nie mówiłem mu na początek o tym, co mam w głowie. Powiedziałem mu, że ja nie wiem, czy rano wstanę, nie wiem, czy dam radę, że jak coś, to zadzwonię do niego i mu powiem później. I chyba wyczuł nosem to, że raczej nie chcę z nim nigdzie iść i zaczął coś gadać do mnie, w sumie przez tłumacza w telefonie mojego, że powie tutaj wszystkim swoim kolegom i nas, a nie, pierw powiedział, że wczoraj dawałem ci worek, który kosztuje 50 tysięcy, dałeś mi 20 tysięcy i masz mi oddać 30 tysięcy teraz. Ja mu napisałem wtedy już całą tą historię, że kurwa okradłeś mnie wczoraj na 15 tysięcy, ja od ciebie nic nie chciałem, niczego w ogóle się od ciebie nie pytałem, mówiłem ci, że nic nie chcę, wciskałeś mi w rękę, ja w jakiś worek mówię i tyle. I jesteś dla mnie, nie jesteś dla mnie żadnym biznesmenem, nie robię z tobą żadnych biznesów i tyle. To wtedy zaczął pisać, w sumie mówić mi znowu przez tłumacza, że napuści na nas wszystkich swoich kolegów tutaj z Tagangi, tych bezdomnych, którzy tam łażą po tej plaży i okradną nas ze wszystkich pieniędzy i ze wszystkiego, co mamy. Zdenerwowałem się wtedy, pokazałem Justynie, co on do nas tutaj mówi. Ona stwierdziła, że idzie stamtąd, więc ja też stwierdziłem, że dobra, idę. Mówię, nie dam ci żadnych kurwa niczego i tyle. Jesteś dla mnie oszustem, złodziejaszkiem, który na jakieś marne grosze się pochapił, jakieś 15 tysięcy czy 20, a koło nosa ci przeszły jakieś grubsze pieniądze i tyle. Zaczął iść za mną ten koleś ulicą, zaczął mnie straszyć, że on jest z policji, zaczął mnie łapać za koszulę, że zaprowadzi mnie na policję, ale po co, to ja nie wiem. I mieliśmy pałkę taką teleskopową ze sobą, którą kupiliśmy w Meksyku po tym, jak nas chcieli okraść w Meksyku dwa razy, tylko że tą pałkę zabrała nam policja
w Kostaryce na lotnisku. Mieliśmy także gaz, który nam zabrano, policja nam zabrała w Kali, ten gaz. I cieszę się z jednej strony, że nie miałem wtedy tej pałki, tego gazu przy sobie, bo nie wiadomo, jak by się to mogło skończyć, bo ja to odebrałem jako atak i na siebie napaść. Złapał mnie za koszulę, próbował mi wmówić, że on mnie na policję zaprowadzi. I więc uważajcie na takich właśnie typów, którzy za wszelką cenę próbują wam wcisnąć w rękę jakieś dziwne rzeczy, a później jeszcze do tego wciskają was, że was okradną, napadną. Nie wiadomo w ogóle, czy ten człowiek nie był właśnie w tej bandzie, która napadła tego Polaka kilka dni wcześniej w Santa Marcie. I taka to historia właśnie nam się wydarzyła z Tagangi, z której spędziliśmy 3 dni, tam mieliśmy zapłacony hotel. Wieczorem nie wychodziliśmy już tam do tego portu, bo nie chcieliśmy prowokować sytuacji, bo prawdopodobnie się tam gdzieś czaił ten koleś. No, więc taka to cała historia z Tagangi. Chciałem się z wami ją podzielić po to, żeby was też przestrzec, żebyście uważali na takich dealerków, którym się coś pomieszało w głowie, bo ten człowiek moim zdaniem ma przeżarty mózg, coś mu się wydaje, jakieś dziwne rzeczy, hasła głosi, a on policją jest albo coś. I to tyle. Mam nadzieję, że kolejny nasz odcinek będzie miał jakąś ciekawszą historię. W sumie może wam opowiem jakąś inną jeszcze historię ze swojego życia, które mi się przydarzyły tam w dzieciństwie albo później w dorosłym życiu. Bo jak większość z was pewnie wie, nie piję alkoholu jestem trzeźwy od kilku lat. Ale piłem alkohol, brałem też kiedyś dragi. Chcę unikać teraz takich ludzi i na każdym kroku mi się tacy nabijają pod nogi. Nie wiem, czy ja ich przyciągam w jakiś sposób, czy jak to się dzieje, ale w sumie to na każdym kroku można tutaj spotkać oferujących ludzi oferujących narkotyki. Taksówkarzy, sprzedawców, sklepikarzy na ulicach normalnie zaczepiają na żywca i próbują sprzedać na siłę czasem. Na siłę. Jak się im powie czasem, że nie chce się, to potrafią śledzić człowieka i sprzedać i próbują sprzedać jakieś trawę albo jakąś kokainę. Mam naprawdę dosyć ich wszystkich tutaj, tych pseudo-gangsterów, bo to są pseudo-gangsterzy, którzy kupili sobie trochę jakiegoś proszku, czy tam posadzili jakieś zioła i próbują później sprzedać to na każdym kroku turystom. Uważałem, że wszyscy przyjechali do Kolumbii po to, żeby się nawalić ich proszkiem. Pseudo-gangsterzy, nieudacznicy i tyle. Dziękuję wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Prawdopodobnie jest trochę chaotyczny, ale tak wam opowiedziałem tą historię, jak mi się przypominało. Bo działo się to już jakieś 2 tygodnie temu, musiałem trochę ochłonąć. Też to mi zabrało dużo energii ogólnie, bo aż się pochorowałem po tym zdarzeniu i prawdopodobnie to przez to właśnie zdarzenie się rozchorowałem. Przez kilka dni byłem nie do życia. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Dziękuję za subskrypcję i dziękuję także za to, że polecacie nasz kanał na swoich jakichś tam Facebookach, Instagramach, nasze filmiki. Zostawcie łapkę w górę, co pozwala nam się rozwijać także, zwiększa nam zasięgi. I pozdrawiam Kacpra, Olafa i Oskara. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, już prawdopodobnie z innego miejsca, chociaż może jeszcze gdzieś tutaj stąd nagram odcinek, bo jest to piękne miejsce. Jak widzicie, przejście tą plażą to jest coś niesamowitego, brzegiem tego zburzonego morza karaibskiego. Teraz no nie ma ta woda koloru takiego niebieskiego jak w porze niedeszczowej, ale też jest pięknie. Jest ogólnie bardzo ciepła ta woda, więc przyjemnie się do niej wchodzi. To nie jest tak, że jak morze, widzicie, tam jest sporo osób w wodzie. To nie jest jak morze nasze bałtyckie, tylko do tej wody się wchodzi jak do wanny. Dziękuję bardzo, pozdrawiam was jeszcze raz. Do zobaczenia.